przed nami druga część konferencji prasowej, trener poprosił o komentarz spotkania. Dobry wieczór. Na pewno do głowy mi nie przyszło, że po porażce 0-4 ze Śląskiem taki wynik się powtórzy na naszym stadionie. I trzeba powiedzieć jasno, że mocno zawiedliśmy, jeśli chodzi o tą rundę, naszą grą tutaj, jeśli chodzi o punkty w naszym stadionie, i z tego jestem bardzo zadowolony. Myślę, że trzeba chłonąć, aczkolwiek na pewno na meczu z Piastem musi dojść do kilku zmian, bo takim meczu na pewno trzeba z tego wyciągnąć jakieś, może nie konsekwencje, natomiast trzeba coś zmienić w zespole. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli nie ma pytań, dziękujemy, dobranoc.